Ewa Skibińska, wiek, Instagram, mąż, pierwsza miłość, na dobre i na złe. Aktorka, mimo wielu lat na scenie, nie przestaje angażować się we wszystkie realizowane przez siebie role. Dlatego też jej fani szukają o niej wszelkich możliwych informacji. Kim jest gwiazda seriali Pierwsza Miłość na dobre i na złe? Ewa Skibińska jest zasłużoną polską aktorką, która nie boi się wyzwań i zawsze w pełni angażuje się w swoje role. Dzięki temu ma grupę oddanych fanów, którzy zawsze chętnie oglądają ją, czy na deskach teatralnych, czy też w rolach filmowych i serialowych. Kim jest gwiazda serialu Pierwsza Miłość? Ewa Skibińska aktorka. Kim jest gwiazda? Ewa Skibińska urodziła się 11 lutego 1963 roku we Wrocławiu. Pierwsze kroki w aktorstwie stawiała na amatorskiej scenie Teatru Zielona Latarnia jeszcze w czasach licealnych. Po liceum rozpoczęła studia na Wydziale Lalkarskim, jednak niebawem przeniosła się na aktorstwo we wrocławskiej filii krakowskiej PWST. Studia ukończyła w 1986 roku, jednak jeszcze zanim to nastąpiło, już zaczęła występować w Teatrze Polskim we Wrocławiu. W telewizji występować zaczęła w 1986 roku. Debiutowała w roli Ewy Borecznej w Głodzie serca Romana Załuskiego. Później można było ją oglądać w dramacie Zero Życia, aż wreszcie w 8 epizodzie serialu Krzysztofa Kieślowskiego Dekalog. Największą popularność zdobyła grając w serialu Na dobre i na złe. Wcielała się tam w rolę Elżbiety Walickiej, żony Bruna, w tej roli Krzysztof Pieczyński. Kolejna niezwykle popularna rola aktorki, to Teresa Kopytko-Żukowska w serialu Pierwsza Miłość. Ewa Skibińska wiek, Ewa Skibińska mąż. Ewa Skibińska ma dziś 56 lat. Pomimo wieku wciąż zachowuje młody wygląd, a przede wszystkim młode usposobienie. Aktorka, mając tyle lat, co Skibińska, często zmienia styl odgrywanych ról. Kobieta w tym wieku w sposób stereotypowy zaczyna się kojarzyć z ustatkowaniem i stabilizacją. Nie dotyczy to jednak Ewy Skibińskiej. Po tylu latach wciąż nie boi się ona sięgać po odważne role, często prezentując swoje nagie ciało na scenie i na ekranie. Jest to zresztą zasadne, bowiem gwiazda wygląda naprawdę oszałamiająco. Co ciekawe, to właśnie z tą odwagą ma być podobno związany kryzys małżeński aktorki. Gwiazda była przez bardzo wiele lat związana z Krzysztofem Mieszkowskim, dziennikarzem, krytykiem teatralnym, a dziś posłem, który do Sejmu dostał się z listy Nowoczesnej. Para ma nawet córkę, Helenę. W 2017 roku media obiegła wieść o rozstaniu pary po ponad 30 latach małżeństwa.
Jak donosili wówczas informatorzy dziennika Fakt, powodem miała być odwaga aktorki i jej gotowość do przyjmowania rozbieranych ról. Niedawno miała premierę sztuka, w której Ewa znowu się rozbiera, tym razem u boku młodego aktora. Jej nagość często była przyczyną nieporozumień. Krzysztof uważa, że kobieta w tym wieku powinna się już powstrzymywać od tego. Oboje są uparci, relacjonował wówczas znajomy pary. Ewa Skibińska. Instagram Ewa Skibińska nie należy do gwiazd brylujących w mediach społecznościowych. Konto na Instagramie założyła dopiero w połowie 2018 roku, nie ma zatem na nim dziesiątek tysięcy obserwujących. Niemniej jednak za pomocą swojego konta dzieli się z grupą najwierniejszych fanów swoimi postępami w karierze aktorskiej. Ewa Skibińska. Pierwsza miłość. Ewa Skibińska na dobre i na złe. W serialu Pierwsza miłość Ewa Skibińska grała Teresę Kopytko-Żukowską. Grała, bowiem swoje występy w serialu zakończyła w 2010 roku. W telenoweli wcielała się w żonę Marka Żukowskiego, Maciej Tomaszewski, i matkę Kingi, Aleksandra Zienkiewicz. Początkowo poznajemy ją jako szczęśliwą żonę, budującą jedno z najlepszych małżeństw w całej fabule. Związek pierwszy poważny kryzys przeżywa, kiedy Marek zdradza swoją żonę. Para miała się rozstać, jednak do rozwodu w końcu nie doszło. Rodziny udało się uratować przynajmniej na jakiś czas. W pewnym momencie Teresa zaszła w ciążę. Następnie urodziła córkę, a po tym wydarzeniu postanowiła opuścić Polskę na zawsze. Wyjechała do Indii i rozwiodła się z Markiem, który związał się z jej przyjaciółką. Na tym zakończyły się występy aktorki w produkcji telewizji Polsat. Prócz występów w Pierwszej miłości 2004–2010, wcześniej aktorka dała się poznać szerszej publiczności dzięki grze w serialu Na dobre i na złe 1999–2002. Grała tam żonę Bruna, którego grał Krzysztof Pieczyński. Występy obojga zakończyły się w serialu jeszcze wiele lat temu.